Witam Was wszystkich tego ranka. Czas zacząć dzień i nagrać dla Was foodbooka, bo to jest cały projekt, cały pomysł mojej żony. A więc to, co będzie nagrane w tym foodbooku, to musicie podziękować mojej żonie, ponieważ to jest wyłącznie tylko jej pomysł, nie mój. Ja jestem na to za głupi. A więc tak, tutaj co dzisiaj będziemy jeść? Będziemy jeść tutaj granole. Mamy dwie, dlatego wystawiłem dwie paczuszki, ponieważ na przemian jem te dwie firmy. Pierwsza to jest Lysis, a druga to jest Jordan. Tutaj ta pierwsza granola to są, jest dokładnie z orzechami, a ta druga granola to jest bodajże migdały i owoce leśne, ta druga granola. Tutaj mamy jako przekąskę już po tym, po tej granoli mamy tutaj jogurty. Jeden jogurt mój jest, to są jogurty z wysoką zawartością protein. Mój jest tutaj dokładnie z porzeczkami. A mojej żony, nawet nie wiem z czym to jest. Z czym to jest, żona, ten twój? A ja też nie wiem. No nie wiem nawet z czym to jest, ale mniejsza o to. Nie o to nam tutaj chodzi. Tutaj widzicie, postawiłem wagę z tego względu, że mimo, że jestem na masie, to lubię wiedzieć ile po prostu, ile zjadam tej granoli i wyszło 147 gram. Można powiedzieć zakrągli to 150. Kawka, na koniec wypijemy sobie kawkę, porozmawiamy sobie, zawsze to robię z żonką, że tak zaczynamy dzień, że sobie fajnie rozmawiamy na różne ciekawe tematy, przede wszystkim o tym, co się dzieje na świecie. I kawka z mleczkiem, jedna dla mnie, jedna dla mojej żonki. Tutaj sprawą jest oczywistą, że ta granola będzie konsumowana z mlekiem. Tutaj już żonka moją miseczkę zalała. To jest nieduża, niedużą ilość tego mleka tutaj do środka wlewamy do tej miseczki. Powiem Wam, że mimo, że jestem na masie, to jednak staram się troszeczkę kontrolować, jeżeli chodzi o mleko. Aczkolwiek nie jest to tak, jak to niektórzy tutaj przesadnie wycinają całkowicie mleko bądź produkty mleczne z diety. Ja tutaj pod koniec redukcji zawsze staram się całkowicie wyciąć mleko, a więc no, tak 2 tygodnie przed sesją zdjęciową czy przed zawodami. No i zgodnie z tym, co Wam obiecałem, posiłek numer 2. Tak, akurat tak wyszło, że to jest dzisiaj mój posiłek potreningowy. I co tutaj mamy na talerzyku, trzeba bardzo dobrze opisać. Jest tutaj kubek dzikiego ryżu. Dlaczego dziki ryż, już Wam mówię, ponieważ mojej żony babcia z Danii zadzwoniła do niej i mówi: co ten twój mąż taki mizerny, jest kobietą, weź go zacznij karmić dzikim ryżem. To mu tak mięśnie porosną, że go nie poznasz. No i żona zaczęła mnie dokarmiać dzikim ryżem i powiem Wam, że tak bicki idą, że po prostu szok. Na talerzyku bardzo dużo białka, żona mi tu podpowiada, białka mu po prostu bardzo dużo i jest bardzo drogi, z tego co żonka mówi. Tutaj jest też, nie wiem czy widzicie, na pewno widzicie bardzo dokładnie, jest też awokado. Całe awokado, jest tutaj 400 gram wołowiny, a więc 400 gram steka wołowego i jest tutaj sos szpinakowo-czosnkowy, to wszystko robi mi żonka, wszystko przygotowała żonka. Tutaj mam też dodatkowo, już później tak na przystawkę, mam tutaj barszczyk, jak widać bardzo dobrze wygląda, bardzo smakowicie. No a teraz jeszcze co moja żonka ma. A nie, jeszcze nie powiedziałem o tym, co mam do picia. Do picia mam tutaj sok ze świeżych pomarańczy, a moja żonka ma tutaj barszczyk. Widać, moja żonka nie jest zbyt łakoma, więc nie jest zbytnim łakomczuchem, tylko barszczyk, ale jej figura mówi o tym, że bardzo dobrze trzyma dietę. Żonka mówi, że już zjadła wcześniej, a to bardzo przepraszam. No więc widzicie, to jest posiłek numer 2. Bardzo smakowicie wygląda i zacznę go konsumować i proszę czekać na posiłek numer 3. No i płynnie dotarliśmy do posiłku numer 3. Tutaj, jak widzicie, na talerzyku jest wszystko bardzo ładnie poukładane, ale żebyście nie pomyśleli, że to jest do tego materiału ułożone. Zawsze, ale to zawsze moja piękna, kochana żona układa mi w ten sposób. Nie wiem dlaczego, czy to lepiej smakuje, jeżeli jest tak poukładane, możliwe. No ale mniejsza o to. Tutaj mamy naleśniki, 4 naleśniki. Jest jeden naleśnik z dżemikiem i
trzy naleśniki z masłem orzechowym. Powiem Wam, co się ostatnio stało. Tutaj muszę też troszeczkę podreklamować masło orzechowe i dżemik z KFD. Ostatnio właściciel firmy KFD, pan Jarek, do mnie napisał, w sumie nie do mnie, ale do mojej żony, ta wiadomość była skierowana, napisał w tej wiadomości, ta wiadomość brzmiała w ten sposób: coś ten twój mąż ostatnio zmizerniał, trzeba coś z tym zrobić. Ja wyślę ci masło orzechowe i dżemik, żebyś go podkarmiła. I Wam powiem, że to, co powiedział na końcu, to mnie bardzo zdziwiło. Powiedział, jeżeli go podkarmisz tym dżemikiem i tym masłem orzechowym, to on w te koszulki Poundouda się nie zmieści. No i powiem Wam, że poniekąd to jest prawda, już te koszulki się robią na mnie troszeczkę za małe. Co tutaj jest na talerzu, to już mówię. Brzoskwinie. Jedna brzoskwinia to jest pokrojona na cztery kawałki. Borówki i naleśniczki. Jak naleśniczki są przygotowane, możecie zobaczyć u mnie na kanale. To jest bardzo prosty przepis, a więc wszystko jest tutaj u mnie na kanale wyjaśnione. Tutaj jeszcze białeczko w bardzo ładnym shakerze, który też dostałem od pana Jarka z KFD. Bardzo mi się ten shaker podoba, to jest ulubiony shaker żony. I tutaj mam białeczko, białeczko jest Gold Mix o smaku ciasteczkowym bodajże. No i to będzie tyle, to będzie na tyle. To jest posiłek numer 3 i teraz kolej na posiłek numer 4. No i moi mili, dotarliśmy do posiłku numer 4. Jest to ostatni posiłek, jest godzina dokładnie prawie 19, więc no, to jest na pewno mój ostatni posiłek w ciągu tego dnia. Musicie wiedzieć, że te wszystkie posiłki, które były tutaj pokazane, łącznie z tym, zaraz powiem trochę o tym posiłku, to wszystko jest na masie, więc ja jestem na diecie tak zwanej masowej. Z tego względu, że staram się nabrać troszeczkę masy, żeby później to zredukować, przyrzeźbić i zobaczyć, co z tego wszystkiego się upiecze. Tutaj trochę powiem o tym posiłku. To jest dwa razy serek wiejski, 250 gram, dwa razy 250 gram, a więc 500 gram jest tutaj w tej misetce. Powiem Wam szczerze, że tutaj jeszcze są pomidorki, to są koktajlowe pomidorki, plus tutaj jest ogórek wkrojony i szczypiorek, to jest przepis mojej żony. Jeżeli ktoś by miał jakieś uwagi, pytania co do tych posiłków, to bardzo proszę pisać w komentarzach. Moja żona na pewno z chęcią odpowie na te wszystkie Wasze pytania. Tutaj mam jeszcze do popicia czerwoną herbatkę. Tutaj czerwoną herbatę z zieloną piję na przemian, jeżeli chodzi o posiłki w ciągu dnia. I też piję czerwoną herbatę na przemian z zieloną między posiłkami. Sądzę, że to jest bardzo zdrowe. No widzicie, jest, tego jedzenia jest dosyć dużo, tak jak już Wam wcześniej wspomniałem. Jest to dieta masowa, na diecie redukcyjnej na pewno taka ilość jedzenia by się nie sprawdziła, nie, na pewno nie dałoby rady na tym wyrzeźbić. To by było na tyle. Jeżeli Wam się podobał ten projekt mojej żony Foodbook, to zostawcie łapkę w górę, jeżeli nie, no to łapka w dół i więcej nie oglądajcie moich filmów. To by było chyba na tyle, nie mam za bardzo jak zrobić przypinki. Na razie, cześć, pozdrawiam, do zobaczenia.